Zachodnie Bałkany. Miasta na wybrzeżu, kolonizowane jeszcze przez starożytnych Greków. Następnie setki lat romanizacji w ramach Imperium Rzymskiego. Teraz, na progu średniowiecza, wszystko się zmienia. Nawała huńska, a później awarska, zdecydowanie przetrzebiła lokalną ludność. Później mieszkali tutaj Longobarowie, ale ich też wypędzili stąd krwiożerczy Awarowie. Na początku VII wieku z północy przybywają Słowianie. Są to głównie dwa ludy, Chorwaci i Serbowie. Pierwsi osiedlają się bardziej na północy, na poziomie mniej więcej półwyspu Istria. Ci drudzy wędrują bardziej na południe. Chorwaci w swojej tradycji wspominają Białą Chorwację, ich wcześniejszą ojczyznę. Prawdopodobnie, według badań najnowszych, głównie językowych, były to tereny znajdujące się na północy Czech lub na południu Polski. Tam prawdopodobnie przez poprzednie 100 lat mieszkali po przybyciu ze wschodu. Następnie przybyli tutaj, na tereny, które od tego czasu będą nazywać się Chorwacja. Co spowodowało, że Chorwaci przebyli taki kawał drogi, żeby osiedlić się właśnie tutaj w starożytnej Ilirii? Czy byli tutaj pędzeni wolą łupów, czy też słyszeli o wspaniałych wybrzeżach chorwackich? A może kazali im przesiedlić się tutaj Awarowie, gdyż, tak jak wiemy, te ludy współpracowały ze sobą i mimo, że nie była to miła współpraca, to jednak byli ściśle powiązani. Ten mechanizm wojenny awarsko-słowiański był w tamtych czasach bardzo istotny. I to są właśnie te momenty, kiedy on był najbardziej dobrze działający, czyli początek VII wieku, kiedy Awarowie trzęśli połową Europy. Nie wiemy, jak było dokładnie. Faktem jest, że ogromna masa Słowian, Chorwaci, przybyli na te tereny. Zasiedlają je, po czym Awarowie znikają praktycznie z areny politycznej. Mamy wspomniany 626 rok, upadek ich potęgi pod Konstantynopolem. Później powstaje państwo Samona w Morawach, które też opiera się skutecznie Awarom. Zostają zmarginalizowani na nizinie węgierskiej i Chorwaci zostawieni są sami sobie. Przez kolejne 100 lat praktycznie spokojnie mogą sobie tu egzystować, nie niepokojeni praktycznie przez nikogo, a kroniki praktycznie o nich milczą w tym czasie. Dopiero pod koniec VIII wieku i na początku IX wieku mamy znacznie więcej danych kronikarskich na temat tego, co dzieje się tutaj na Bałkanach. Na przełomie VIII-IX wieku mamy już do czynienia ze zorganizowanymi organizmami państwowymi. Istnieją w tym czasie dwa księstwa chorwackie. Na północy tak zwane księstwo dolnopanońskie oraz Chorwacja właściwa zwana dalmateńską. Ciekawie przedstawia się początek IX wieku. Na północy rządzi książę Lujewit jako wasal Królestwa Franków, lecz w 819 roku prawdopodobnie z powodu osobistej urazy, jaką czuje do swojego bezpośredniego zwierzchnika, Cadeholda, margrabiego Frulli, wypowiada mu posłuszeństwo. Oczywiście wybucha wojna, w której południowi Chorwaci pod wodzą swojego księcia Borna stają po stronie Franków. Lujewit najeżdża ich ziemię, zwycięża ich, a Borna ledwo uchodzi z życiem i musi wycofać się dalej na południe. W 823 roku na ziemię dolnopanońskie wyrusza potężna wyprawa. Książę buntownik zostaje pokonany i ucieka do Serbów. Chorwaci znów w całości są wasalami Franków. Mimo że Chorwaci są formalnie wasalami Franków, to po śmierci Karola Wielkiego to imperium już nie jest tak samo prężne, jak było za jego życia. Ich zwierzchność jest raczej tytularna i te wpływy frankijskie są tutaj coraz słabsze. Zręcznie wykorzystują to kolejni władcy chorwaccy, którzy sprytnie lawirują pomiędzy wpływami bizantyjskimi a frankijskimi. Misław rządzi w roku 839 do 52. Potem następuje Tipimir, 852 do 862. Mieni się on Dux Croatorum, czyli książę Chorwacji, książę Chorwatów, i jest oczywiście władcą chrześcijańskim. Warto tu zwrócić uwagę na to, że właśnie chrześcijaństwo tak naprawdę nie zniknęło w Dalmacji wraz z przybyciem Słowian, szczególnie na terenach nadmorskich, w tych bogatych miastach kupieckich ono się zachowało. I stopniowo przesączało się na tereny wewnątrz kontynentu,
gdzie zamieszkiwali Słowianie. I oni też to chrześcijaństwo tak stopniowo dosyć tutaj przyjmowali. Nie było tu żadnych takich większych rewolucji religijnych, jeżeli o to chodzi. Kolejny książę chorwacki, Domagoj, był prawdziwą udręką Włochów. Z zamiłowania był piratem. Uwielbiał wyprawiać się na wybrzeże włoskie, przez Adriatyk płynął ze swoimi łodziami, łupił miasta przybrzeżne i wracał do swojego kraju. Papież pomstował na niego, że jest to najgorszy książę słowiański, jaki kiedykolwiek istniał. Jego następca, Branimir, prowadził już zupełnie inną politykę w stosunku do Włochów. Przymilał się do papieża jak tylko mógł. Prawdopodobnie chodziło mu o koronę królewską, którą chciał od papieża uzyskać. Papież w odpowiedzi wysyłał mu listy, pisząc do niego jako do swojego umiłowanego syna w Chrystusie. Nazywa naród chorwacki bratnim narodem, błogosławi mu. Relacje układają się cukierkowo, a Branimir niestety nie uzyskuje tej korony. Natomiast ważne tutaj jest, żeby zwrócić uwagę, że tam jest bardzo mocna rywalizacja pomiędzy kościołem rzymskim a kościołem w Konstantynopolu. Jeszcze nie mamy schizmy wschodniej, ale ta rywalizacja przez setki lat narastała. I tutaj obie metropolie chciały przeciągnąć Chorwatów na swoją stronę. 864 rok, chrystianizacja Moraw Wielkich przez Cyryla i Metodego spowodowała, że Rzym dostał pstryczka w nos. Tamta część Słowiańszczyzny została wtedy przejęta przez Konstantynopol. Papieżowi bardzo zależało, żeby nie utracić Chorwacji. Szczególnie, że Serbowie, ci bardziej na południu, byli już bardziej wciągnięci w orbitę wpływów Konstantynopola. Nastaje początek X wieku. Imperium Karola Wielkiego już dawno podzielone jest na część francuską i niemiecką. Obie te części mają wiele problemów wewnętrznych i nie mają siły wyciągać swoich łap po Chorwację. Bizancjum też jest w dużych tarapatach, ponieważ są to czasy, kiedy Bułgarzy są w szczycie swojej potęgi. Car bułgarski Symeon prowadzi zwycięskie hordy na teren Bizancjum. Chorwaci nie mają praktycznie żadnego zagrożenia ze strony zewnętrznej, mogą się spokojnie rozwijać i ten kraj wzrasta wtedy niewspółmiernie. Ten kraj wtedy wzrasta bardzo mocno, do tego stopnia, że kolejny władca, Tomisław, który rządził w roku 910 do 928, prawdopodobnie już sięga po koronę królewską. Odpiera on skutecznie ataki Węgrów w Panonii, co w owym czasie jest niezwykłym osiągnięciem, bo rajdy Madziarów na przykład swobodnie penetrują germańskie tereny aż po Atlantyk. Później jeszcze temuż Tomisławowi udaje się odeprzeć nawet ataki Bułgarów od wschodu. Jego dokonania militarne świadczą o talencie, ale także o silnym państwie. Kroniki włoskie piszą o nim Rex. Lecz pewności co do jego koronacji i ewentualnego roku tegoż wydarzenia nie mamy. W tradycji chorwackiej jest to rok 925. Niestety po śmierci Tomisława w 928 roku dochodzi do poważnych problemów wewnętrznych w Chorwacji. Jego synowie walczą między sobą. Próbują przyciągnąć zewnętrznych władców, żeby wsparli ich do tronu. Przez kolejne 100 lat na Chorwację spada mnóstwo najazdów zewnętrznych. Ze strony Wenecji, Węgier, Bułgarii oraz Serbii. Kraj jest w dość dużym chaosie. Ciągle jednak są władcy, którzy trwają w tej dynastii, lecz nie są już to tak potężne jednostki jak wspomniany Tomisław. Ostatnim wielkim władcą Chorwacji jest Piotr Krzesimir IV, który rządzi w drugiej połowie XI wieku. Przez historyków chorwackich uważany jest za najwspanialszego króla Chorwacji. Rzeczywiście zjednoczył państwo. Granice Królestwa Chorwacji sięgnęły wtedy zenitu. Prowadził on oczywiście bardzo mądrą politykę międzynarodową. Lawirował pomiędzy ościennymi państwami. Dobrze radził sobie z handlem morskim, rozwijał miasta przybrzeżne nad Adriatykiem, czerpał duże dochody właśnie z tego handlu. Lecz niestety po jego śmierci znowu mamy jeszcze jednego dobrego władcę, a później już mamy okres schyłkowy. Znowu dochodzi do zamieszań, znowu Chorwacja jest podzielona, ten kocioł bałkański nabiera mocy i wreszcie Węgrzy
którzy cały czas są na północy i napierają tutaj na Chorwatów, przejmują władzę. Właściwie przejmują władzę trochę dlatego, że Chorwaci tego chcieli. To nie jest taki krwawy podbój, tu jest bardziej taka prośba o poddanie się pod protekcję. Koloman pierwszy uczony, król Węgier, zostaje pierwszym królem również Chorwacji. Chorwacja zostaje wcielona do Królestwa Węgier. Oczywiście nominalnie jest to unia personalna, natomiast jasną sprawą jest, że tutaj Węgrzy grają pierwsze skrzypce, a Chorwaci są takim krajem drugorzędnym w tej Unii, ale zostaną w niej przez kolejne kilkaset lat, praktycznie aż do czasu, aż przyjdą Turcy i wyprą tutaj Węgrów z Półwyspu Bałkańskiego. Tyle jeżeli chodzi o historię tego pięknego kraju. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam trochę, jak to Słowianie radzili sobie na Bałkanach. Był to 5. odcinek z serii Geneza Słowian w Europie. Zapraszam na kolejne, a wszystkie filmy związane z tą serią znajdziecie w opisie poniżej. Jest tego znacznie więcej. Zapraszam do oglądania. Do zobaczenia. Cześć.